Cieszyńska Noc Muzeów to zawsze sporo atrakcji i ciekawostek. Można się wiele dowiedzieć i jak zwykle ta noc przyciąga do Cieszyna tłumy. Co w tym roku muzeum przygotowało dla odwiedzających? Przygotowaliśmy pokazy naszych najwspanialszych trzech mebli. Jest sekretarz Elżbiety Lukrecji, jest biurko Napoleona II i jest szafa grająca, która zawsze cieszy się bardzo dużą popularnością, ponieważ dzisiaj jest ta 370. rocznica śmierci Elżbiety Lukrecji, stąd mamy tę piękną wystawę dotyczącą ostatniej piastówny i mówimy o tym, że na tej dacie kończy się piastowska historia księstwa cieszyńskiego. Poza tym na przykład są szlarafijskie pamiątki, trzeba je znaleźć. No i mamy taką relikwię za nami. Tutaj na ścianie wiszą deski z bramy na żwirkowisko, które zostały wypożyczone przez Dom Polskiej Żwirki i Wigury i w ogóle koło miejscowe PZKO w Cierlicku. Także mamy taką relikwię najwyższej klasy może. Obok kurtki naszej, czyli kurtki kapitana Żwirki, to też jest bardzo ważny eksponat w tym momencie. To faktycznie są ciekawostki, warto odwiedzić na pewno muzeum. Cieszyńska Noc Muzeów zawsze przyciąga do muzeum sporo osób. Pani pamięta te statystyki, jak to tam zawsze bywało? Nie, ale dzisiejsza noc to są 22 instytucje i ja myślę, że to jest taki rekord, bo nie wiem, czy pozostałe miasta w Polsce mają aż taki oddźwięk. Znaczy naprawdę to, że tyle instytucji, bo oczywiście, że w Cieszynie jest mnóstwo muzeów, ale że tyle instytucji się angażuje w tę Cieszyńską Noc Muzealną, to jest, myślę, taki smaczek cieszyński, z czego się bardzo cieszymy. A ja też się cieszę i pewnie pani też, że młodzi ludzie uczestniczą w tym wydarzeniu. Tu mieliśmy przykład przed chwilą, młodzi ludzie byli, pytali. Bardzo się interesują i szczerze powiedziawszy, to aż byłam zaszokowana wiedzą tych młodych ludzi, ponieważ oni, ich pytania były tak szczegółowe i oni bardzo dużo już wiedzieli, tak. Także bardzo mi miło i ja z przyjemnością odpowiadam na pytania. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik. Nosiłybyśmy halki i krynoliny i piórniury właśnie z Fiszbinami od Fiszbinów.